se vaan pomajoa selu viskelantau. Palantau, oczywiście Hongkong. Pogoda oczywiście dopisuje. Tak wygląda plaża. Część prywatna. Morze Południowochińskie. Azyl wygląda w ten sposób. Jest pięć domów. Wszystkie są puste. Ten też jest oczywiście pusty. No to sprawdźmy, jak to wygląda. Tak wygląda ganek. Ganek. Sobie można posiedzieć. Wszystkie drzwi otwieralne oczywiście, ale komary. Tu pod nami znajduje się odtąd do końca salon bilardowy. Schodzimy tam w dół. Oczywiście tam nie pójdziemy, więc na pewno mieszkają sobie węże. Tu można sobie posiedzieć. Zobaczycie na moich innych filmikach. Tak wygląda to z boku. Dom jest obszerny. Wchodzimy do środka. Wejście. Tu jest salonik. Każdy salonik ma pokój. Jest kuchnia. Tu można sobie posiedzieć. Nie ma telewizji oczywiście. Poko. Idziemy sobie na górę. Na każdym piętrze są dwa duże salony. Wygląda tak, jest pusto oczywiście. Tu powinno być krzesło, stolik. Jest jeden pokój tu, dwuosobowy. Pokój tu, dwuosobowy, łazienka dla tego pokoju. Z wyjściem osobnym. Dla całego tego apartamentu. Stąd nadaję do Was i montuję filmiki. Łazienka, prysznic. I tu można powiedzieć, że to jest jeden pokój, jeden taki apartament na cztery osoby z dwoma łazienkami. Jest taras. Cztery godziny na dobę szumfal. No, jest oczywiście znak, ponieważ tutaj jest droga dla trekkingowców. Biegają sobie dookoła wyspy, żeby wiedzieli, kto tu urzęduje. Idziemy na dół. Wygląda zacisze. Tu jest drugi dom, jest pusty. I na górze jest kolejny. Domów jest pięć. Wszystko prywatne. Wszystko jednego właściciela. Plaża wygląda tak. Idealne miejsce na chill out. Tu naprawdę można się zrelaksować. Wędkarze, jest przystań promowa. W tamtą stronę jest Makału. Widać promy, jak śmigają do Makału. A tutaj za wzniesieniem jest Hong Kong Central.
do najbliższego autobusu, do najbliższego przystanku, do najbliższej cywilizacji jest 2 km chodnikiem pod górkę, z górki w tą stronę 3 km. Także totalny luz. Jak wygląda z zewnątrz. Jak się wydostać? No, sprawa jest prosta. Albo idziemy pieszo do Puyo na autobus i śmigamy na lotnisko. Za tą górą, którą widzicie, jest lotnisko, tylko żeby tam dotrzeć, to trzeba sobie pospacerować. Za tą górą znajduje się wielki Budda. Na końcu tego chodnika, czyli 2 km dalej, znajduje się ogromna plaża z polem kampingowym, z polem namiotowym, które jest za darmo. Tutaj możecie przyjechać, rozbić się za darmo. Są toalety, prąd. Także można spędzać w Hongkongu czas tanio. Można wydostać się z fery tutaj i zamówić sobie taksówkę, taksi, Bolt. Łódka przypływa, to kosztuje 150 dolców. Dostajemy się wtedy na następną wyspę i stamtąd już wielkim promem do centrum albo do Tsingshan Shui. Śmigłowce latają non stop z lotniska do Makau. Poza tym totalny spokój. Jak ktoś jest zaharowany w pracy, to naprawdę tutaj można odpocząć. Woda dość przyjemna, można się kąpać. Wprawdzie nie jest to Tajlandia, ale jest wypas. I ceny na Lantau są całkowicie inne niż w centrum Hongkongu. Także tu spokojnie za 140 dolców dużą skrzynię dużego piwa możecie kupić. Tanie żarcie. Pokażę wam jeszcze tutaj te domy, jak będziecie w pobliżu. Miejsce to nazywa się Mong Tung Wan. Wszystko puste. Tak wygląda zatoka. W tą stronę oczywiście piękne zachody słońca. Codziennie, jeżeli niebo na to pozwala. Dzisiaj niebo jest fajne. No jak będziecie tutaj kiedyś w Hongkongu, w pobliżu, skoczycie na Lantau, warto odwiedzić. Jak ktoś lubi spokój, no chyba że lubicie duże blokowiska. No pierwszy raz to może tak, pooglądać sobie te bloki, wieżowce, drapacze. Ale w jakimś czasie znudzi wam się ten tłok i Lantau jest idealnym miejscem. Prosty dojazd, albo metrem, albo autobusem, prosto z centrum, albo z lotniska. Panowie się pakują, skończyli mi robić chodnik. Trwało to z 5 dni. Tu kiedyś była woda. Tu kiedyś była woda, ale przychodzili, rzucali byle śmieci, brali tą wodę. Macie jakieś pytania odnośnie Lantau, wyspy, koszta życia na Lantau, śmiało palić, pisać. Jak nie będę odpowiadał, znaczy, że nie mam je na necie.
ale staram się zazwyczaj, staram się zawsze odpowiadać. Jeszcze raz widowi. Jest woda, spływa. Woda jest czysta, to tak może na kamerze. Żaby, a węże, oczywiście są węże. Polują sobie na żabki. Czasami można tutaj trafić na gada pełzającego. Albo zielone, albo czarne. Nawet nie wiem, co to za wąż. Na pewno to nie jest kobra jak w Tajlandii. Zielony to jeszcze macie jakąś szansę. Mamy sekator, w razie co można obciąć nogę. Czarny to raczej nie bardzo. Skoro jest godzina, to do najbliższej cywilizacji macie 40 minut. To było na tyle. Jak macie jakieś pytania, śmiało. Nara. No i na pewno spytacie, co można robić na takim zadupiu. Nic. Poczywać. Poleżeć sobie na plaży, na leżaczku. Albo połowić sobie rybki. Zupełnie za darmo. No chyba, że macie znajomego wędkarza, tutaj pana rybaka, który wam codziennie dostarczy świeżutkie kraby i krewetki. Tutaj rybacy łowią głównie krewetki, płyną na słynną wyspę, gdzie to wszystko sprzedają. 4 sztuki to jest koszt $50. Tutaj mam to za darmo, świeże. No ale ileż to można jeść kraby, homary i krewetki. Jak tu spędzam czas, możecie zobaczyć na kolejnych filmach. Na rybkach. I jak wygląda trasa Landau z tego miejsca do centrum. Oczywiście przy odwiedzinach pana rybaka. Piwko musi być. No dzień dobry, w gościnie. Możecie dowiedzieć się więcej o stosunkach. O takich stosunkach z miejscowymi z kanału Raport Państwa Środka. Kolega wraca na swoją łajbę po świeże homary. Świeże kraby na obiadek. Zapowiada się jak zwykle. Ciągle jadko. A tak sobie obiadek przyprawiamy. To jest następny pan rybak. Okay. No i spożywamy sobie. Okej. Welcome to Landau Island. Please come to Bondwan to have fun with us, to spending the time, the swimming and camping, and at least enjoy with us. Hope you like it. Selamat datang di Landau. Nah, silakan datang ke tempat saya, Bondwan, untuk bermain bersama, relax, at least. Nyantai bersama, bisa camping, renang, berjemur di pantai yang indah. Makasih. Czyli jednym słowem zapraszamy was na Landau, na camping. Jak będziecie w pobliżu, badajcie na plażę. I zawsze będziecie tutaj mile widziani. Welcome to Landau Island. And
please come to Bondwan to have fun with us, to spending the time, the swimming and camping, and at least enjoy with us. Hope you like it. Selamat datang di Lantau. Dan silakan datang ke tempat saya, Mong Tung Wan, untuk bermain bersama, relax, at least kita nyantai bersama, bisa camping, renang, berjemur di pantai yang indah. Terima kasih. Jadi ada sobre zapraszamy was na Lantau, na camping. Jak będziecie w pobliżu, padajcie na plażę i zawsze będziecie tutaj mile widziani.